Siemanko, Czesiczen, Czeski z tej strony i gramy dalej w Game Deck. I tak, teraz idziemy porozmawiać z Kenem. Nie z tym Kenem od Barbie, tylko z tym Kenem z Godabal. Nigdy się nie nauczę tej nazwy jego. Solidne drzwi chronią mnie i mój apartament. A może chronią Warsaw City przede mną. No, to idziemy do Low City. Spotkać się z Kenem, który chce rozgryźć klan... Ho? Klan... jakoś tak? Klan Hon. To był chyba, nie? A kurde, już nie pamiętam teraz. Ale kurde, myślę, że ten klan Hon, to on ma w ogóle wiele rzeczy wspólnych. Oho. To nie możemy przejść? Captain Basidus. Cornelio, ten człowiek to Kenzo, tak się nazywa. Tak, Kenzo. On nie żyje, nic tego nie zmieni. Co? Rozumiem, kapitanie, ale pan też musi zrozumieć, że zamknięcie sprawy w ten sposób rzuci cień na naszą organizację. Sierżancie Delia, to nie pani sprawa i nie pani odpowiedzialność! Jego wypowiedź przerwał głos z komunikatora. Kapitanie, przyszedł ten lekarz, Pax się nazywa i chce... Co? Tylko tego gnoja tu brakowało. Sierżancie Delia, musimy do... Wrócimy do tej rozmowy. Już idę, Rama. Outrangerka spojrzała na mnie złym okiem. Nie wpuszczamy cywilów. Niech się pan odsunie. Prześwietlam. Pani Cornelia, oceny w Akademii? Jakie takie? O, to jest dobre. Co pani robiła z tym węgorzem w... Zamknij się, wchodź, pieprzeni informacyjni. Co pani robiła z tym węgorzem? Outranger zapamiętała przerzucała informacje na infolinii. Nie zwracała na mnie uwagi. Daruj sobie, nie sprawdziłam wszystkie możliwe kodeksy i nie mam przepisu, który zmusiłby mnie do rozmowy z tobą. Ale co? Kto zabił Kena? Ej, on węszył coś o tym klanie, nie? On węszył coś o tym klanie i teraz nie żyje. Ty, ale... Zupełnie się nie spodziewałem, że on nie będzie teraz będzie i zdead, nie? W ogóle to tak jakbyśmy był w ogóle reżyser życia. Przepraszam, przeszkadza mi po wykonywaniu służbowych czynności. Martin, coś tam, ilo pierogi, coś tam. O, to jest dobre, tylko mak. Daj więcej seksapilu, bo tak pani brud był trochę suchy. Przeskadziesz mi w ciemnościach. Wytrężyła się, jakby reklamowała nowy brand kremów odchudzających. Śledź ci. Tak, dobrze? Proszę pani, my nie mówimy, to by było nieprofesjonalne. Nie, jest zajebiście. Ja bym chciał, żebyś Mac obniżyła głos do altu. On jest bardziej zmysłowy, ale tu się ciepną, bo pani Brut ma inny temp. Przepraszam, ale o co chodzi? Nie jestem w temacie. Ci państwo przeszkadzają mi w służbowych czynnościach. Nie przeszkadzają, tylko robią siemiarki do filmu biograficznego. Czuję się z tym niekomfortowo. Modelka przyjęła pozę karconej uczennicy. Czuję się z tym niekomfortowo. Pomoże mi pan, panie Game Deck? No zajebiście, o to chodzi. Reżysera wezmę. Daj spokój, dziewczyno. Będziesz sławna, a więc i bogata. Specy od kina wiedzą, jak sprzedać twoją historię. Nie dziw się, że trochę ją podmalują.
Ale ja naprawdę to jest dziewczyna. Okej. Okay. Oto zastyp, jak obok jego barku pojawia się przezierna projekcja ptaka. Pokazał ptaka. Wypierdolać, frajerzy! Won, won, won! Znowu ten kijowy program terapeutyczny, szlak by cię trafił. Mniej kijowy niż twoje żałosne holmy w filmokleto. Pierdalaj, Mac. Odsuńmy się od tego czegoś i poczekajmy, aż się uspokoi. Uszkodzona boja. Wirtualna projekcja ptaka przysiadła na ramieniu Motomba i ostrząc dziobem pazury wlepiała się we mnie wielkie czarne oczy. A tu ten ptak, Czarek, tak? Cześć, głąbie, jestem Czarek! Bo jestem, kurwa, czarujący! Aha, nic nie zrobię z nim. Szkodzona boja. Niesprawna boja CKM została ściągnięta na chodnik i nieporadnie kołysała się na polu dryftowym. Otworzyłem okno monitorujące funkcję działka i zacząłem przeglądać dane. Ostatni wystrzał zarejestrowano tydzień temu. Został oddany do szczura wspinającego się po sąsiedniej wieży. Gryzoń porażony odpadł od ściany i nie wrócił. Dzisiaj działko boi i nie oddało ani jednego strzału. Czyli to nie tak zginął Ken. Wyświetliłem log urządzenia. Nazwa techniczna tej boi to 047 CKM 723627 Tank Junior. Nie wiem, JR, ale no, nie będzie. Skanery dalekiego zasięgu, kamery i mikrofony wysokiej jakości, nosy kwantowe odróżniające 4 biliony zapachów. Plazmowe działko regulowanej mocy i kalibrze. Jednym słowem, aparat, który przydałby się w każdym gospodarstwie domowym. Takie urządzenia są bardzo przyjazne użytkownikowi. Przyjrzałem się instrukcjom wytłoczonym na pancerzu. Nacisnąłem kilka sensorów. Poczekałem, aż odsunie się panel i popatrzyłem, jak bateria sama wsuwa mi się w ręce. Boja zaczęła aktywnie się wygaszać systemy. Popatrzyłem, jak się wyłącza i odszedłem. No dobra. Ty coś chcesz? Nie. Nic nie chcesz. To spadaj. No i kurwa, teleportacja! Znowu czujesz tam, więc mów, co odjebałeś? Albo lepiej nic nie mów, nie chcę się wkurwiać. Tak zmierzył mnie wzrokiem i wydał z siebie nieprzyjemny skrzek. Kaczor, wiesz, Max, twój chłop to jebany kaczor dziwaczor. I tyle w temacie. Ha, dobra. Behemot, Czarek. Czyli odblokowałem Czarka. A jakbym pewnie stanął po ich stronie, to bym odblokował Behemota. Czyli Choice Matters. O, kosz na śmieci. Kosz wyglądał obrzydliwie. Kiedy się do niego zbliżyłem, w noża uderzył mnie fetor, od którego natychmiast spukło mi gardło. Powstrzymałem odruch wymiotny. Dobra, przeszukaj, bo może coś tam jest ciekawego. I ważnego. Szuburubu w śmieciach, szukamy dowodu. Sięgnąłem do wnętrza, starając się nie oddychać. Jego oblepionej krawędzi nie udało mi się. Tuż pod powierzchnią warstwą natrafiłem na pokład kleistej cieczy, pewnie tej samej, która spływa po ścianach kosza. Głębiej. Zanurkowałem dłonią, przewijając się przez rzeczy, których wolałem sobie nie wyobrażać. Opuszkami palców wyczułem ciepły, metaliczny przedmiot. Zabierz. Wyciągnąłem coś z metalu. Wytarłem to z mazi i przyjrzałem się, ale wciąż nie miałem pojęcia, do czego służy. Ciekawe. I co mamy? Graffiti. Graffiti na chodniku wcale nie jest częstym widokiem. To wykonano trwałą farbą. Kolory były żywe mimo intensywnego wycierania. Pod wielkim napisem Analyzit był mały dopisek, koniec iteracji jest bliski. Doprawdy? W
W ten sposób... O, patrzcie, szklarza wykorzystuje. W ten sposób wardriverzy często oznaczają otwarte przez siebie sieci kontroli systemów miejskich. Poszukaj dostępu. Miejsca te są opisywane jako interferujące. Ma to coś wspólnego z drganiami harmonicznymi. Nie do końca to rozumiem, ale wiem jak szukać. Bingo, uzyskałem despot do urządzeń reistycznej sieci miejskiej. Jakkolwiek cudacznie to brzmi. Dałem kilka komend. System wyślikił drony śledcze pozostające w jego zasięgu. 047 Pay 388 99045 Ramcio. Jakiś numer Pantalon i Outranger. O kurde, Aslin. Dałem kilka komend. Dobra, Outranger, Ramcio i Pantalon. Czyli Outranger to był ten ziomek, tak? Znaczy, tu jest teraz Czarek, ale... dobra, idziemy dalej. Cześć, bo ja wam pomogłem, a wy nic mi ten... Nie. Gość był chudy, miał na czole wielkie okulary, na szyi długie, także aktywne, a w oczach jaskrawo świecące cyfrowe soczewki. Rozglądał się jakby w niecierpliwym poszukiwaniu piękna, brzydoty, sensacji, inspiracji, nie wiedziałem. Ta, jestem tym znanym reżyserem, nie mam dla pana roli, chociaż wizualnie by się pan nadawał. Tylko ważne sprawy, proszę, jestem zajęty. Ten wielki zielony motom, zaklęta w nim Outra Rangerka. Powie pan coś o niej? Tankred? To fascynująca historia, może być z tego dobry Holm. Przygotowujemy się do nakręcenia o niej historii, właśnie dlatego tu jesteśmy. Szkopuł w tym, że ona ma programy terapeutyczne, które się aktywują, gdy wykrywają silne emocje. Trudno się z nią wtedy dogadać. Czyli... Dawno przyleciliście? No trochę już zeszło, ale tak żałuję, że nie wcześniej, bo podobno facet spadł z nieba. Przynajmniej tak słyszałem. W zasadzie dlatego tu jesteśmy. Gość spadł, przyjacieli rangersi, dostaliśmy zmakcing i też się zjawiliśmy. Teraz słów o sztuce i pogodzie. Mrok, deszcz, ruiny Warszawy nad pod nami. Dobra scenaria Holmu, prawda? Cholernie dobra, w zasadzie nic nie trzeba zmieniać, ale tak jest od dawna, kolego. Historia jest ważniejsza od scenografii. Efekty, animacje, charakteryzacje, to od dawna jest tak łatwe do zrobienia, że możemy się z tym zająć nawet, sztuczna inteligencja. Mamy deficyt opowieści, historii, która nie będzie drażniła wszystkich płytkich instynktów, ale poruszyć do głębi, dialogów, postaci, tego szukam. No dobra, a Mac? To był ginoid, czyli humanoid przypominający kobietę. Zielone usta, zielony makijaż. Trudno powiedzieć, realny czy iluzyjny? Zdaje się, że pozowała do mikrokamery. Nie widziałem jej, więc nie byłem pewien. Jej mechaniczna twarz układała się w wyraz uwodzicielskiego zamyślenia, a sylwetka prężyła i wyginała. Kim ty właściwie jesteś? Nie poznajesz mnie? Co za wstyd! Mac Bohr, aktorka i pierwsza modelka, która pozuje w Motombie. Myślałem, że moja sława jest... mniejsza. Przygotowuję się tu do roli i będziemy odtwarzać historię Tancred, jednej z zielonych. Mamy nadzieję, że dobrze wypadnę. Nie chcę cię urazić, ale szczerze nie wiem, czy rozmawiam z robotem, czy z kobietą używającą Motomba. Więc czy mogłabyś... No wiesz, jestem człowiekiem. Mój mózg siedzi w brzuszku tego ślicznego Motomba. Ale rozumiem twoją konfuzję. Ten Motomb to Perszel. Został zrobiony na zamówienie. Oddaję moje realne rysy. Cool, nie? Jestem tu w związku ze śmiercią tamtego chłopaka. Widziałaś może... wiesz, może coś o tym...
Nic. Przyleciałem z Martinem, bo powiedział, że jest fajna akcja w Low City. Będę robiła... I będę mogła zrobić research do roli. Ten biedak już tam leżał. Co sądzisz o Outrangerach? Ciekawe pytanie. Myślałam dotąd, że to zakochane w przyrodzie prostaczki, nienawidzące technologii. Ale wyobraź sobie, że jest wśród nich słynny skandalista, Rama Matan z Sydneylandu. Ten facet wie, jak się zabawić. Zobacz sam. Mrugnęła metalicznymi powiekami i wysłała mi link do artykułu. Thanks. Podszedłem do krawędzi chodnika. To było dobre miejsce, by wypatrzył mnie dron reklamowy. Znudzony egzystencją? Brakuje ci słońca na niższych poziomach? Wykup wycieczkę do bioosiedli Ekologos i ciesz się światłem przez cały dzień. Biosidła są posadowione w obrębie ABB. Naturalne jedzenie, naturalne materiały. Poznaj egzotykę archiflory. Biosidła Ekologos nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne powikłania wywołane intensywnym kontaktem z przyrodą. Boisz się? Wejdź na stronę. Był to typowy dron reklamowy, chociaż kursował w najniższej warstwie w Warsaw City. Był w dobrym stanie. Muszę skorzystać z twoich zasobów, maszynko. Jestem własnością firmy Advertpol X. Osobom nieupoważnionym nie mogę udzielać dostępu do moich podsystemów. Widzę, że masz poważną bazę medialnych odbiorców. Mogę zawrzeć z tobą kontrakt reklamowy. Otworzyłem okno komunikacyjne i podałem numer korporacyjnej licencji, wydając dyspozycję przejęcia kontroli nad urządzeniem. Witaj, oficerze. Na mocy rozporządzenia o dostępie do hardware'u i kontrolerom zadowolenia społecznego numer 322A-11C firma Advertpol X oddaje ci kontrolę nad niniejszym aparatem. Powodzenia. O, właśnie. Otworzyłem menu z dostępnych reklam i wybrałem sekwencję, która była w stanie zmienić stan emocjonalny Tancred. Zatwierdziłem paczkę reklam i skierowałem przekaz wprost do mózgu Tancred. To ja ją teraz zbombardowałem. Teraz powinna się poprawić jej, nie? Sytuacja. Tak zmierzył mnie wzrok i wydał z siebie nieprzyjemny skrzek. Ups. A mogę jeszcze raz ją zbombardować, tylko negatywnymi? Zbombarduj. Negatywnie. No dobrze. To jeszcze może raz. Zbombarduj negatywne. Odejdź. Dobra, zobaczmy, czy to coś dało. O! I to jest dobre. Poproszę dostęp. Chciałbym się przyjrzeć tej boi, można? Relacje. Boja CKM to poważne urządzenie. Skaner, broń, sztuczna inteligencja i... Nie mogą w nim grzebać osoby nieuprawnione. Jak twoim zdaniem zginął Ken? Nie wiem. Nie przez boję. Może kot coś wie? On ma dostęp do pełnej części mojej osobowości, która jest na razie ode mnie odseparowana. No, okej. A jakbym zbombardował jeszcze bardziej? Pium, psiu, 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 psiu. Okej. I co, czy to coś poskutkowało? Zaraz sprawdzimy. Dało, jest kot. U stóp Motomba pojawił się spory, półprzejrzysty kot. Zapewne kolejna projekcja i zaczął lizać łapę. Łapi, łapi, cztery, łapi. A na łapach kot kudłaty. Dzień dobry, jaka piękna pogoda. Nie zostaliśmy sobie jeszcze przedstawieni, nieprawdaż? Jestem Behemoth. Pana godność?
Podobno wiesz coś o śmierci Kena. Przyjacielu, przychodzisz po prośbie bez flaszki, nie rozumiejąc zasad coś za coś, nieładnie. Myślę, że jesteś uczciwym człowiekiem. Takim, który mógłby pomóc Tancred z moją pomocą. Potrzebny jest do tego klucz funkcyjny jej motomba. Gdybyś gdzieś na niego natknął, przynieść go, będę bardzo wdzięczny. To znaczy, Tancred będzie wdzięczny oczywiście. Gdzie znajdę ten klucz? Nie ma go przypadkiem gdzieś w kieszeni motomba? Nie jestem pewien, widzisz, nie mam dostępu do tej części jej umysłu. Wiem tylko, że nie mam go przy sobie. Zgubiła czy coś. Polizał łapę. I spojrzał na mnie, przekrzywając łeb. Jego źrenice rozszerzyły się. Przypomniał w tym momencie małego, bezbronnego kociaka. A czy ja czasem nie znalazłem coś w śmieciach? Brak danych. Dobra, czyli jeszcze ogólnie się niczego nie dowiedziałem. Super! Przejdźmy dalej. Co to? Tu już byłem. Boja, Centrum Kontroli Mutacji. Znak naszych czasów. Zaopatrzeni w SI strażnicy pilnują nas przed zmutowanymi zwierzętami i roślinami. Szklarza mam, mogę hakować. Przy takim zadaniu pomocny jest dostęp do sieci miejskiej. Usprawnienia nadzorcy systemu reistycznych też się przydają. Właściwa nazwa, musiałem ją znaleźć. Przeczesałem dane w poszukiwaniu sygnatur pasujących do boi. Kilka jakby się nadawało. O kurde. Stawiam na tego juniora. Sprawdziłem nazwę i wychyliłem przestępność matu. Żeby doprowadzić do jego resetu, musiałem się przeciążyć system. Aby zaś przeciążyć system, potrzebne były odpowiednie zasoby sieci. O kurde. O Jezus Maria. Ramcio. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem dobrze. Jak na razie wszystko przebiegało prawidłowo. Zaimprowizowałem kilka game deczanych sztuczek. Być może nie był to najlepszy pomysł, ale kto wie. Ups, nie był. Teraz cała moc obliczeniowa urządzenia służyła jednemu celowi. Wysyłaniu sygnałów do mojego celu. No dalej. Przeciążyłem system, niestety swój własny. Muszę znaleźć więcej zasobów o dużej mocy obliczeniowej. Można znaleźć dostęp do miejskiej sieci systemów reistycznych. To mogłoby pomóc. Kontynuuj. Jest dostęp do sieci. Uprawnienia nadzorcy też się przydadzą. Dobra, czyli nie mogę teraz nic zrobić. Dobra. Może tu sobie pogadamy później. Zobaczmy pierw, co tu jeszcze zostało. Beowulf. Pojazd Outrangerów. Musieli nim przylecieć. Na siedzeniu pilota leżał charakterystyczny stalowy przedmiot. Skrzynka na trofea. Każdy dzieciak umie rozpoznać to pudełko. Szyba była opuszczona dostatecznie nisko, żebym mógł sięgnąć ręką do kabiny. Obmacałem skrzynię. Była zamknięta mechanicznym zamkiem na zasuwkę. Wsunąłem odznakę w szparę przy zasuwie i spróbowałem ją podważyć, jak na starych holmach. Coś przytyknęło, zapiluły się diody na skrzyni i zawył alarm. Wykryto próbę niebezpieczeństwo skażenia środowiska. Rozpoczynam procedurę dekompromitacji zawartości. Skrzynka syknęła, jakby ważyła w niej sobie jakiś koktajl. Wysnęły na niej kontrolki i z jej wnętrza wydobył się stłumiony dźwięk eksplozji. No to już... Jeśli w środku były jakiekolwiek dowody, to właśnie je zniszczyłem. Outranger, mając swoje dziwactwa. Jednym z nich jest to, że lubią ruch powietrza, więc w swoich maszynach mają zawsze uchylone szyby.
drugi jest niechęć do troniki. W stacyjce był slot na zwykły klucz. Nie było go w niej, pewnie miał go kierowca. Okej, okay, a coś w śmieciach znajdę? Kosz na śmieci został wbity w blast betonowy chodnik. Jakby na znak, że zostanie tu na wieczność. No to przeszukaj. Może tu coś znajdziesz ciekawego. Zium, zium, zium. Szuruburu. Fuj. Zgłębiłem rękę w morzu odpadków. Kawałek rozgotowanego pieroga przykleił mi się do rękawa. Nie znalazłem niczego użytecznego. Strzepnąłem wilgotne ciasto na rękawie. Pozostała pusta plama i nieprzyjemny zapach. Kosz był wypełniony opakowaniem po tanich game pillu, jednorazowymi dozownikami jakichś dragów i butelkami po parszywym alkoholu. Żyjąc tu ludzie usiłowali uciec od otaczającej ich rzeczywistości, stąd woda, gry i narkotyki. Jeśli uciekasz od realium, to znaczy, że cię boli, dręczy. Nie masz do niego sił i cierpliwości. Wszędzie jest lepiej niż tu i teraz. Bierając haj, dopasowujesz rzeczywistość do siebie, a nie siebie do rzeczywistości. Jest to jakaś droga. No dobra, czyli w śmietniku nic nie znajdziemy. A ty, ziomek? Ty coś tam powiesz? Ty, kapitan. Mocno zbudowany mężczyzna kręcił się po chodniku. Musiałem zacząć, a to jest jeszcze ten chodniku raz po raz rzucać gniewnymi spojrzeniami w kierunku lekarza. Nazywam się Cewski i jestem game deckiem. Pięknie, gejndełka tu brakowało. Kto cię tu wpuścił? Mam prawo tu przebywać. Jeśli pan ma wątpliwość, radzę zajrzeć w przepisy. Mężczyzna zmrużył oczy. Nie ma tu jak trafić kontrolę na... Jak tracić kontrolę nad sytuacją. Pyszne uczucie. Potrzebuję dostępu do ciała. Chciałbym je obejrzeć. Mam ważniejsze sprawy na głowie, synu. Kapitanie, jestem tu tylko... Tu nie tylko służbowo. Kenzo był dla mnie jak brat. Czy gdyby tu na chodniku leżał pana syn, odpuściłby pan dochodzenie? Nie, synu, są granice. Czasami i trzeba zrobić po prostu to, co trzeba, nie? O kurde, chyba mnie nie lubi. A nie, tu mam dor albo w rodzinę. Potrzebuję dostępu do waszego drona. Naprawdę? Nie przydałby się dostęp do antygrawitacyjnego prysznica i mocnej herbaty. I wiesz co, game decku? Też go nie mam. Zróbmy jedną, kurde, sieczkę, że ciało, które moknie tam na chodniku, należało do czyjegoś syna. Co powiedziałby pan jego matce, że napiłby się pan herbaty? Nie wiem, co bym jej powiedział. Nie próbuj mi wjeżdżać na poczucie winy. Nie ma jej tutaj i to jest najlepiej, co o niej świadczy, nie sądzisz? Okej. Okay. Wydaje mi się, że pan... Mocno skonfliktowany z tym lekarzem. Prychnął i zacisnął pięści, zgrzytnęły metalowe części jego rękawicy. Tak myślisz, synu? Skąd ci się przyszło do głowy? Mam swoje źródła, niech ma o nie nie pyta. Wiem sporo rzeczy i nie muszę być świadkiem kłótni, by wiedzieć, że zaistniała. O kurde, pokiwał głową. Zdaje się, że wzmianka o tym, że jego... O moje anonimowe zrobiła na nim wrażenie. Pax i ja mamy wspólną historię. I to nie z gatunku Stay z Happy Endem. Wolałbym, żeby stąd zniknął. Może mógłbym jakoś pomóc. Przekrzywił długie, zmierzył wzrokiem. Ty? Niby jak? Powiedz. Kiedyś byłem szklarzem. Mam umiejętności dzięki... który mnie najgorzej sobie radzę z technologią. Interesujące, ale nie możesz mi pomóc. Spojrzał w bok, w jego oczach odbył się czerwony neon. A tak nawiasem mówiąc, zupełnie bez związku z tematem, kręci się po okolicy jakiś medma, denerwuje mnie.
Wiele bym dał, żeby wreszcie się zepsuł. Doprawdy nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Dlaczego pan chce, żeby doktor Bax stąd zniknął? Mężczyzna skrzywił się i zaszurał pancernymi butami. Wywołuje mnie we mnie bolesne wspomnienia. Czyli co się stało w tej wspólnej historii? Mężczyzna potarł brwi i westchnął. To było rok temu, trochę więcej niż rok. Mieliśmy patrol za barierą ABB z oddziałem. Był tam też mój chłopak, Michał. Znałem okolice, nie było tam już dużo niebezpiecznych gatunków. Oprócz owadów, one są wszędzie. Michała pochylił głowę i chrząknął. Wyprostował się i przepchnął ślinę. Ugryzł go giz w szyję. Hipoderma bovis toxica. Okropnie to spuchło. Natychmiast się ewakuowaliśmy. Przyleciał ambulans. A w nim Pax. Był arogancki i pewny siebie. Stwierdził, że to nie jest giz, ale pająk z gatunku wałęsaków brazylijskich, który zgubił jedną szczękoczułkę. Chociaż protestowaliśmy, Pax zarządził dekapitacją, żeby ratować życie. Mój Michał stracił ciało. Przez tego kretyna! Teraz jest przymusowym zoanetem. Utrzymanie głowy przy życiu kosztuje majątek. Nie jesteś na regeneracji całego ciała. To majątek. Ten chuj sprezentował nam jedną niepopartą żadnymi dowodami decyzją dramat. Chrząknął. Taka jest nasza pozbawiona happy endu wspólna historia, synu. I dlatego, że nie widzimy wyjścia mniejsza. W sprawie tego Paxa. Aha, już się nie da. Zapytaj o śmierć. Jak zginął Ken? Jakkolwiek fatalnie to by nie brzmiało, wydaje się, że pojadł Ken pomylił go z jakimś nietoperzem czy innym z czymś i wyszliła. Przepraszam, kapitanie, ale czy Outrangerów nie powinno zależeć, żeby odsunąć podejrzenia od boi? Coś insynuujesz, synu? Myślę, że celowo prowadzi pan tę sprawę w dziwną stronę. To poważne oskarżenia. Takich rzeczy nie powinno się robić bez dowodu. Zakładam, że ich nie posiadasz. Mylę się? Być może pan się myli, ale jeśli gdzieś są dowody, o których pan wspomniał, wywęszę je i zdobędę. Ej, coś, ten Pax jest podejrzany. Co my tu mamy jeszcze? Terminal turystyczny. Stary terminal turystyczny wyglądał tu jak żart. Niby gdzie ci ludzie mieliby wyjechać? Do innej poli, na Gaję? I czym? Autokarem? Czym są miejskie systemy rejestryczne? Przesyłam oficjalny komunikat, błąd przesyłu, wykryto to nieautoryzowany materiał, proszę go usunąć. Naprawdę ciekawe, co taki szmelc może zachować mieszkańcom najniższej warstwy poli. Witaj. Informujemy, że konsola turystyczna należy do miejskich systemów rejestrycznych. Oferta zawarta w tym urządzeniu jest nieaktualna. Zapraszamy do stojącego obok holobimu, zawierającego najnowsze informacje, także turystyczne. Dobra, czyli tu się niczego nie dowiemy. Tu jest jakiś ziomo. Operator. Dron. Takich dronów używa się także policja. Ich zadaniem jest skanowanie niebezpiecznych i podejrzanych miejsc. Podobno umieją też wykrywać konstelacje psychiczne charakterystyczne dla socjopatów i potencjalnych morderców. Przy hakowaniu pomocny jest dostęp do sieci miejskich. No dobra. Operator Matan skrzywił się. Matan skrzywił się i zapytał mnie gestem, gdy do niego podchodziłem.
Gościu, ja rozumiem, że wy jesteście biedni, ale zanim do mnie podejdziesz, zadbaj o minimum higieny. Chyba śmierdzą mi łapy. Dobra, bo rozmawiam, wydedykuj jak zginął Ken, zbierz informacje o miejskich, ten, zniszcz Medmat. Porozmawiamy sobie z LT Vera. Co jest? Tak ogólnie, jak działają boje? Skanują otoczenie, szukając nowych gatunków fauny i flory. Jeśli jakiś zwierz się do nich zbliży, strzelają. Te tutaj mają dodatkowe zadanie. Jeśli coś spróbuje zlecieć czy spełznąć na niższy zamieszkały chodnik, muszą to uszczelić. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Tu mieszkają ludzie. W tej okolicy niebezpieczne są dwa gatunki. Rudowka toksyczna, spory nietoperz. Uwierz mi, spory i szczur Rhytus mordax venatus. Szczury się zmądrzały i nawet nie próbują włazić na górę. Nietoperze są głupsze i potrafią zaszarżować. Więc sporadycznie boja jakiegoś zaszczeli. Walą plazmą, dzięki temu jest mało krwi. Krew nie jest dobra, uwierz mi, poza ABB przyciąga do od cholery kłopotów. No a tutaj stanowiłaby przykry widok, więc rozumisz. Może jednak boja się pomyliła, to się nie zdarza? Nie, to zaawansowana sztuczna inteligencja i wiele mądrzejsza od ludzi. Człowiek mógłby się pomylić, boja nie. Wierz mi, sam je przerejektowałem. Podobno Denat miał na sobie uprząż Anti-G. Gdzie ona jest? Kapitan jest z nią i podobno zabezpieczył. Nie przewidziałem tego. Najprawdopodobniej jest w Beowulfie. To chyba ją zniszczyliśmy już. Wiesz coś o systemach realistycznych? Są jak Matrix, wiesz, otaczają nas żarcik. Są w zasadzie to serio. Jeszcze poważniej to skomplikowane. Boję się, że coś popieprzę. Są tam artykuły szyfrujące inne rzeczy i nie będę się uczył hakować. Masz tu adres, wszystko jest opisane. I nie dostałeś go ode mnie. Szukam klucza funkcyjnego Tancred. A po co ci? No, czy to nie jest oczywiste? Szukam go, bo go zgubiła. Prosiła o pomoc, sama jest zajęta tymi filmowcami. Jest ostatnio rozkojarzona, to niedobrze. Pewnie dlatego zostawiła mi zapas. Masz, daj jej go. I powiedz, żeby już nic nie gubiła. Możesz coś powiedzieć o tej dziewczynie w Wielkim Montombie, Tancred Brut? Słynna Tancred uratowała paru Rangersów podczas jednego z patroli za ABB. Zapłaciła straszną cenę, ale teraz jest legendą. Jej przyniesienie do Motomba to świeża sprawa, nie powinna jeszcze być na służbie, ale raz, że kręcą o niej Holm, dwa, sama chciała. Ma zainstalowane programy terapeutyczne, które tak jakby przejmują na siebie ciężar komunikacji, jeśli ona za bardzo się zestresuje albo rozluźni. To niby po to, żeby mogła szybciej dojść do siebie. Ten człowiek, który tutaj leży, Kenzu, jak według ciebie zginął? Wiem, jak to wygląda. Skrzydło nietoperza Undercity pod nami. Kapitan był przed nim pierwszy i... no, zdjął z niego uprząż Anti-G. Tak przynajmniej twierdzi, ja tego nie widziałem, ale uwierz mi, ten chłopak nie zginął od boi. To musiał być jakiś dziwny... bardzo dziwny wypadek, przypadek, nie wiem. Nic mi tu się nie klei. Ta śmierć jest cholernie... jakieś cholerne nieporozumienie. I widok jakiś taki nieludzki. To poniżające, ale on wciąż leży na mokrym chodniku, jak worek po człowieku. No dobra. Mamy informacje wszystkie o śmierci. Zobaczmy. To te zaboi, no to na pewno jest bzdura, bo sami żeśmy widzieli, że ta boja strzelała ostatni raz tydzień temu, nie?
Boje strzelają plazmą. Okej, okay. Venon Vera twierdzi, że boje się mylą. W logach boi nie zarejestrowano strzału. No i widzisz. Hipoteza boi CKM. To raczej nie będzie prawda, ale jeszcze poczekamy. Hipoteza wypadku. Aha, i tu jeszcze nie mamy. Dobra. Trzeba będzie jeszcze tu trochę powężyć, ale to będzie już koniec tego odcinku. Tak więc jakby wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam was do następnych odcinków serii Game Deka. Nara!